Cześć, jestem Klaudia Takanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Mieszanina estrów odstanu pentylu, maślanu pentylu, pentylu, maślanu etylu oraz odstanu etylu ma morelowy zapach. Zapisz wzory sumaryczne tych substancji. Opisz, która z nich ma największą zawartość procentową, procent masowy węgla w cząsteczce. Ok, no to zaczynamy od zapisania wzorów sumarycznych. I mamy octan, czyli nazwa zwyczajowa pochodząca od kwasu karboksylowego, dokładniej kwasu etanowego, bo kwas etanowy to inaczej kwas octowy. Kwas etanowy ma w swojej cząsteczce dwa atomy węgla. Czyli byłoby to tak CH3 i ten, który mamy w grupie COOH. Natomiast jeżeli tworzymy estry, to my nie mamy tutaj H, tylko COO. Tak sobie to na razie oddzielimy i wskakuje nam pentylu. Pentyl, czyli od alkoholu, ma w swojej cząsteczce 5 atomów węgla. Czyli by było C5 i ze wzoru. Razy 2 plus 1 to jedenaście, więc tutaj możemy sobie to od razu zamienić na sumę tego wszystkiego, czyli będziemy mieć masę C siedem H czternaście O dwa Masy może potem dopiszemy. Na razie wzory sumaryczne. Mamy pierwszy. Wykreślamy. Maślan pentylu. Znów nazwa zwyczajowa. Maślan od butanianu. Butanian, czyli kwas butanowy, który w swojej cząsteczce ma cztery atomy węgla. Natomiast wzór wyliczamy z trzech, ponieważ na stałe mamy jeden atom węgla w grupie COO. Dlatego też będziemy tu mieć C 3, razy 2 dodać 1 to 7. C o O i wskakujemy znowu w pętylu, no to mamy C5H 11. Zliczamy sobie to ze sobą i mamy C9. H18 O2. Mrówczan, pentylu. Mrówczan, znów nazwa zwyczajowa, od pierwszego, czyli kwasu metanowego, który ma tylko jeden atom węgla, który jest od razu w grupie karboksylowej. Więc my to będziemy mieć H, C, O, O i pentylu, no to C, 5H11. Znów zliczamy to sobie wszystko ze sobą i mamy C6H12O2. Maślan etylu. Maślan już był. To oczywiście od kwasu butanowego, czyli mamy C3 h 7 o są cztery atomy węgla i etylu, no to C2 razy 2 plus 1, H5. Łącznie mamy C6H12O2. To mamy taki sam wzór, czyli będziemy... Potem te zawartości procentowe liczyć tylko dla jednego z nich. Ok, no to jeszcze odstan, czyli znów od kwasu etanowego, czyli CH3COO. Mamy tutaj dwa atomy węgla. Etylu, no to C2 razy 2 plus 1, no to 5. Znów to sobie wszystko tutaj sumujemy i mamy C4H8O2. Ok. No i tutaj mamy zapytanie. Obież, która z nich ma największą zawartość procentową? No tam, gdzie jest najwięcej węgla, bo w porównaniu on do wodoru ma 12 unitów, a wodór ma tylko jeden. Więc na pewno jest to Maślan pentylu, czyli ten, ale jak to w życiu bywa, my mamy to obliczyć, więc teraz Wam zapiszę wszystkie obliczenia. Ok, do góry oczywiście wrzucamy w każdym jednym ilość atomów węgla. W mianowniku mamy masę cząsteczkową całego związku. I tak jak mówiłam, Największą zawartość procentową węgla w cząsteczce ma maślan pentylu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.